Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Pozwólcie, że ze względu na to, że czas szybko leci, nie będę już wracał do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Był to wstęp, było to takie wprowadzenie do tego wszystkiego, co mówiłem. Rozpocznę może od tego, czym zakończałem. Mówiłem o słuchaczach, którzy słuchali Jezusa. Słuchaczach, którzy na ten czas zgromadzili się wokół Niego na tej górze, kiedy Jezus usiadł, dając tym samym sygnał do tego, że rozpoczyna się zwiastowanie. Kochani, słuchacze byli bardzo podobni do nas. Nie chcę już wnikać w szczegóły, bo oczywiście ich życie było nacechowane innymi przeżyciami, w innych okolicznościach żyli. Ale tak naprawdę to byli tacy sami ludzie jak my, tego samego pragnący. A mówiłem ostatnio czego? Szczęścia. Nie ma nikogo, kto by nie pragnął szczęścia. Oni sfrustrowani, oni, którzy może zapomnieli, co to szczęście, uciskani zewsząd, pragnęli jednego, szczęścia. Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. Gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać, rozpoczął tymi słowy. Szczęśliwi, świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi, pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi, miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. I powtarzam raz jeszcze to, czym dziś będziemy się zajmować, czyli szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Nasz przykład podaje szczęśliwi, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Moi drodzy, to błogosławieństwo, prawdy, które są zawarte w tym, są tak naprawdę bramą do wszystkich innych błogosławieństw i do całego kazania na górze. To błogosławieństwo, które dziś będziemy analizować, ono tak naprawdę jest wstępem do wszystkiego. Jeżeli w Nim nie będziemy wierni, jeżeli Jego nie zrozumiemy, to tak naprawdę nic nie zrozumiemy. Jeżeli do Niego się nie dostosujemy, to tak naprawdę nic nie przeżyjemy. Więc dlatego jest ono tak ważne, dlatego też Jezus ustawił go na początku swojej przemowy. I tak naprawdę od razu ustawił całą sprawę, bo powiedział, że do nich należy Królestwo Niebios. To jest warunek. Więc on stawia jakiś warunek i mówi, ci, którzy ten warunek spełnią, do nich należeć będzie Królestwo Niebios. Pozwólcie jednak, że zerkniemy jeszcze do Starego Testamentu. To jest Księga Izajasza, 61 rozdział. To są słowa, które wypowiedział Izajasz, ale które Jezus powtórzył, kiedy rozpoczął swoje nauczanie. Dlatego, że to słowo wydaje się takim pierwowzorem tego błogosławieństwa. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Czy aż chce się tu dołożyć? Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim w duchu dobrą nowinę. Wiecie dlaczego? Bo tylko ubodzy w duchu zechcą jej słuchać. Bo tylko ubodzy w duchu będą tymi, którzy otworzą serce swoje na Ewangelię. Tak więc, ubogi w duchu. Zanim zajmiemy się tym, kim taki człowiek jest, co ma go charakteryzować, to parę myśli, czym nie jest. Czego to błogosławieństwo nie dotyczy. Jak go można błędnie rozumieć. Wiecie, i przede wszystkim chyba narzuca się pierwsze błędne zrozumienie, że ludzie mogą go rozumieć jako ubogi w sensie materialnym. I takie nauczanie było. Lata temu takie nauczanie było,
że chodzi o ubogich w sensie materialnym, po prostu biednych materialnie, fizycznie. Wiecie, jest jeden z przykładów, jest inaczej przetłumaczony, chyba po to, żeby to uzasadnić, i brzmi on tak, słuchajcie się, jest tylko delikatnie przestawione. Błogosławieni w duchu są ubodzy. Tylko lekkie przestawienie. Jest taki jeden przykład, nawet nie będę podawał jaki, który ma to przestawione. I zwłaszcza teolodzy katolicki uchwycili się tego, tłumacząc, że chodzi o ubogich w sensie materialnych, stawiając jako przykład Franciszka z Asyżu. Wiecie, i też podpierają się Ewangelią Mateusza. Nie wiem, czy czytaliście z tej Ewangelii te błogosławieństwa. I tam jest podane wprost, błogosławieni ubodzy i nie ma już dołożone w duchu. Więc jest argument, że chodzi o to. Ale absolutnie nie chodzi o to. Można być ubogim w sensie materialnym, nie wiem jak, ale kompletnie nie być ubogim w duchu. Odwrotnie, można mieć majątności bez liku, a można być przy tym ubogim w duchu. Moi drodzy, czym dalej nie jest bycie ubogim w duchu? To bycie ubogim w duchu to nie jest fałszywa pokora. Wiecie, ubogi w duchu to nie taki, który mówi, ojej, jaki jestem biedniutki, jaki jestem taki malutki, taki skromniutki, taki do niczego się nie nadaje. O nic mnie nie poproś, bo przecież jestem taki, cóż ja mogę zrobić? To jest fałszywa pokora, która nie ma nic wspólnego z byciem ubogim w duchu. Również nie jest to jakoś podsycanie takiej niskiej samooceny czy wartości swojej. Cię takie coś zawsze prowadzi tylko do kompleksów, a nie do czegoś dobrego. Ubogim w duchu to też nie jest rezygnacja z własnej tożsamości. Co mam na myśli? Jeśli ktoś chce być ubogim w duchu, to powie sobie, no to w takim razie ja muszę pozbyć się czegoś, ja muszę zacząć reagować inaczej. Cię to nie chodzi o to, żeby stać się, nie wiem, jakimś bardziej bojaźliwym, wycofanym, lękliwym. Absolutnie nie. Myślę, że takim wzorem jest choćby apostoł Paweł. Myślę, że absolutnie był ubogim w duchu. Ale on był odważny. On nie zrezygnował swojej tożsamości. On był przebojowy, on parł do przodu. Więc zupełnie nie o to tutaj chodzi. I jeszcze jedno powiem. Ubogi w duchu to nie chodzi o kogoś, kto ma małą wiarę lub myśli o tym, że ma małą wiarę. Co mam na myśli? Wiecie, kiedy może jest sytuacja choćby modlitwy, może o kogoś. Ja nie mogę się modlić. No. O, tam pastor, starsi to mogą. Liderzy modlitwy to tak. Ich wiara to tak. Moja? Jestem taki skromniutki, taki ubogi w duchu. I często to nas zatrzymuje przed tym, żeby iść i usługiwać. Więc pewnie tego jest więcej, ale na tym się zatrzymam. Ubogi w duchu to kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, co do tej pory powiedziałem. Moi drodzy, ubogi w duchu to tak jak ten przykład nowszy podaje, szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Ubogi w duchu to świadomy swej nędzy. To świadomy swojego duchowego ubóstwa. Duchowe ubóstwo polega na tym, że wiem, że jestem słaby. I że wiem, że tak bardzo, bardzo potrzebuję Boga. Że w swojej mocy i zdolnościach nic nie zrobię. Że po prostu potrzebuję Boga. To jest, najkrócej mówiąc, duchowe ubóstwo. Ale będziemy to zaraz zgłębiać. Moi drodzy, ktoś powiedział, że największym głupcem jest ten, kto nie wie, że nic nie wie. Złapaliście? Jeszcze raz. Największym głupcem jest ten, kto nie wie, że nic nie wie. Myślę, że można to przełożyć również na kwestię naszej, nie wiem, choroby czy zdrowia. Gdzie najbardziej niebezpieczny stan to jest to, kiedy człowiek jest chory, a o tym nie wie. Kiedy nie chce się zdiagnozować, kiedy nie pójdzie do lekarza, myśli, że samo przejdzie. Najbardziej niebezpieczny stan. Bycie chorym, a nie mając świadomości tego, że się jest chorym.
Myślę, że dużo bezpieczniejsza sytuacja jest, że choćby ktoś nawet był na coś poważniejszego chory, ale jest zdiagnozowany, ale wie, jak się ma leczyć. A więc również w sensie duchowym, moi drodzy, najgorszy stan to jest taki, kiedy uważamy się za to, że jest wszystko okej. Kiedy uważamy, że nic nam nie brakuje. Spójrzmy do tego klasycznego miejsca, które często przypominamy w tym momencie. To jest objawienie Jana, list do Laodycei, 3:14. Niech wybrzmią te słowa raz jeszcze. Do anioła kościoła w Laodycei napisz. Oto, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, i teraz właśnie na to chcę zwrócić uwagę, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci i tam dalsze rady. Moi drodzy, to jest niebezpieczny stan dla każdego. Jeśli ktoś na jakimkolwiek etapie swojego życia powie, wow, jak fajnie jest. Ja już wszystko wiem. Ja już rozumiem całą Biblię. Ja już tak naprawdę niczego więcej nie potrzebuję. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Tam jest genialny przykład pokazujący nam kogoś, kto był ubogi w duchu i kogoś, kto nie był. Ewangelia Łukasza, 18:9. Od 9:9 przeczytamy. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mamy oto przykład dwóch ludzi. Oto ten faryzeusz. Przecież wiemy, jak funkcjonowali faryzeusze. Że wszystko było na pokaz. Że wszystko było formą, treści nic. Nie było miłości, nie było życia z Bogiem. Była pusta treść. Ale on przychodzi i modli się w ten sposób. Moi drodzy, jest to przykład człowieka, któremu jego religijność zasłoniła prawdziwy obraz jego życia. Ale zaryzykuję takie, może tak na marginesie, taką moją prywatną definicję modlitwy współczesnego ewangelicznego faryzeusza. Chcecie usłyszeć? Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak ten z kościoła tego i tego. Ponieważ wierzę, że usprawiedliwienie jest darem łaski, a on się o to musi starać. Dziękuję Ci, że mam poznanie Twojego słowa, podczas gdy inni go nie mają. I tak dalej, i tak dalej. Uważajmy. Uważajmy na to, jak patrzymy na innych. Ale to tak na marginesie. Kochani, a celnik? Celnik, z którego powinniśmy brać wzór. Celnik, który był obciążony grzechem, prawda, ale on sobie z tego zdawał sprawę. Ale to był człowiek świadomy swojej duchowej nędzy. Człowiek świadomy swojej duchowej pustki. Moi drodzy, i to dotyczy obu grup ludzi. Myślę tutaj o ludziach zbawionych i niezbawionych. Po pierwsze, zwracając się do tych, nie wiem, czy ktoś może na tej sali taki jest, czy może ktoś będzie słuchał przez internet, czy tam z płytki. Kochani, jeśli ktoś nie jest jeszcze zbawiony, jeszcze nie poznałeś Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, nie oddałeś Mu swojego życia, to pierwszym krokiem jest to. Świadomość, że Go potrzebujesz. Świadomość,
że bez Jego ratunku to drzwi piekła są szeroko otwarte. Bez tego, żeby przyjść do Niego i powiedzieć: tylko Ty możesz mnie uratować. Tylko Ty możesz mi dać łaskę. Tylko Ty możesz, tylko Twoja krew. Tylko Ty możesz mnie usprawiedliwić. Nic sam nie mogę zrobić. To jest pierwszy krok. Więc jeśli to dotyczy kogokolwiek, kto słucha lub będzie słuchał, to pamiętaj, to jest najważniejsze. Uświadomienie sobie swojego stanu i powiedzenie: Panie, to tylko Ty. Ja rezygnuję ze swoich starań, rezygnuję ze swoich możliwości, tylko Ty, Panie. Ale moi drodzy, nie czujmy się my wszyscy pozostali jakoś bardziej komfortowo, bo to dotyczy nas, ludzi wierzących od lat tak samo. Tak samo. My wciąż musimy zdawać sobie sprawę ze swojego duchowego ubóstwa. Z tego, że jeśli On nam nie pomoże, to tak naprawdę narobimy mnóstwo głupot każdego dnia. Jeśli On nam nie pomoże, to nic bez Niego nie uczynimy. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 9 rozdział. Tam mamy innego celnika. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniowiego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniowiego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pozwólcie, że zapytam trochę prowokacyjnie. Kim się dziś czujesz? Zdrowym czy chorym? Kim się dziś czujesz? Sprawiedliwym czy potrzebującym? Jeśli się czujemy ze wszechmiar zdrowi duchowo, jeśli się czujemy ze wszechmiar sprawiedliwi, to pamiętajmy, Jezus przyszedł do innej grupy. Jezus przyszedł do tych, którzy Go potrzebują. Czytamy to wyraźnie. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Przyszedłem wzywać niesprawiedliwych, ale grzeszników. Moi drodzy, musimy to wciąż mieć w pamięci, że jeśli chcę skorzystać z Jego pomocy, to muszę sobie zdawać sprawę z tego, że jej potrzebuję. Na każdy dzień, na każdą okoliczność. Kochani, nie możemy polegać na sobie samych. Nie możemy polegać na tym, czego już się nauczyliśmy. Nie możemy polegać na jakiejś rutynie. W czymkolwiek, czy w naszej służbie, czy stojąc na tym miejscu, czy idąc do innych, aby złożyć im świadectwo, czy modląc się o innych, czy po prostu w codziennym życiu. Jeśli zapomnimy o tym, że wszystko, co mamy, mamy od Niego, to jest początek naszego schyłku. Kiedyś wpadło mi, nie wiem, czy to czytałem, czy słyszałem, taka wypowiedź Johnny. Pamiętacie, kto to Johnny, ta osoba sparaliżowana, mając 17 lat, została całkowicie sparaliżowana. Powiedziała w ten sposób: jeśli ktoś do mnie rano nie podejdzie i nie umyje mi zębów, to nie będę umyty. Jeśli ktoś do mnie nie podejdzie i nie przemyje mi oczu, to będą zaropiałe. Jeśli ktoś mi nie nakarmi, to będę głodna. Widzicie, to jest ktoś, kto w ten sposób fizyczny jest totalnie uzależniony od innych. Totalnie. I takimi powinniśmy być my duchowo. Mamy być totalnie zależni od naszego Pana na każdy dzień. Kochani, grozi nam niebezpieczeństwo, że jeśli zaczniemy polegać już troszkę na sobie, lata wiary, lata służby, i nie będziemy się pilnować, nie będziemy codziennie w modlitwie stać przed Panem, każdego poranka wołać: Panie, dziś ten dzień chcę przeżyć z Tobą. Dziś ten dzień chcę przeżyć w Twojej obecności, z Twoją pomocą, bo jeśli Ty mi nie pomożesz, to narobię głupstw. To możemy, kochani, zacząć się czuć zbyt pewnie, a to jest bardzo niebezpiecznie. Pozwólcie, że przytoczę postać pewnego człowieka ze Starego Testamentu.
Chodzi mi o Samsona. Może pamiętacie tą historię, ja sobie ją analizowałem wczoraj tak dokładnie. Bardzo ciekawa ta historia jest cała. Zobaczyłem, że on jest bardzo podobny do nas. Wiecie, on był wybrany przez Boga jeszcze zanim się urodził. On był później napełniony Duchem Świętym, namaszczony. On później był jakby, dostał cel, dostał misję, dostał coś, co miał wypełnić, czyli uratować swój lud. Kochani, czujecie, że jesteśmy podobni? Przecież Pan Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Przecież Pan Bóg nas zbawił, Pan Bóg nas namaścił, Pan Bóg nas napełnił swoją obecnością. Pan Bóg również dał nam misję. Pan Bóg dał nam cel. Jesteśmy bardzo do Niego podobni. Wiecie, On bardzo dobrze rozpoczął. On zaczął to wykonywać. Całe Jego życie jest bardzo kontrowersyjne, bo wszystkie te zaczepki z Filistynami były takie kontrowersyjne, bo tam kwestia ślubu z Filistynką, rodzice się nie chcieli zgodzić, ale Biblia pisze, to wyszło od Pana. Nie chcę opowiadać całej tej historii, bo przecież ją w większości znamy, w jaki sposób mścił się nad Filistynami, jak wybawiał swój lud. Biblia mówi o epizodach. Kochani, ale jak długo to trwało? Ktoś z was wie? Ktoś z was pamięta? Ile trwała ta dobra passa? No, ktoś z was wie? Wiecie, czytając tak, wydawałoby się, że to tak chwilę, nie? 20 lat. Biblia o tym mówi. 20 lat. 20 lat on sądził Izraela. I to było coś, co było dobre. To było coś, gdzie on wykonywał swoją misję. Wiecie, tu jest opisane tylko parę epizodów, ale pewnie było ich całe mnóstwo. Zresztą widzicie, same kazanie na górze można przeczytać w ciągu 10, kilkunastu minut. A przypuszczam, że trwało godziny. Więc Biblia jest bardzo skrótowa. Więc ponad 20 lat on dobrze funkcjonował. Aż nagle czytamy coś, co rozpoczęło złą passę. Samson zakochał się w Dalili. To słowo zakochał się w Dalili. Wiecie, on wielokrotnie miał tam jakieś styczności z Filistynkami, ale to nie było, że się zakochał. Dalila jest symbolem grzechu. Dalila jest symbolem pożądliwości. I on się zakochał. I to był problem. Moi drodzy, to mi mówi też o nas. Wiecie, wielokrotnie, kiedy słyszę o kimś, że zmaga się z jakimś, nie wiem, nałogiem, czy pożądliwością, czy z jakimś problemem długo, to tak sobie pomyślałem, bo dlatego, że go kocha. Że dlatego, że kocha ten grzech. Taka jest prawda. Bo gdyby człowiek znienawidził grzech, to z mocą Bożą się go pozbędzie. Jeśli go ktoś naprawdę znienawidzi, to z Bożą mocą można go się pozbyć. Gorzej, jak się go kocha. Do tego się trudno przyznać. Ale taka jest prawda. Samson kochał, pokochał, zakochał się. Umownie mówiąc, z grzechu. I powiem wam, on bawił się grzechem. Znacie to. Trzykrotnie ją okłamywał. On bawił się, podchodził do granicy zbyt blisko. Podchodził już na krawędź zbyt blisko, ale wciąż się mu jakoś udawało. Ale wciąż udawało mu się jeszcze wyjść z tego. Ale czytamy, wiecie, że później, kiedy Dalila wciąż nalegała, życie mu już obrzydło. Tak działa grzech. Początkowo można się w nim zakochać, jest przyjemny, można go chołubić, można go ukrywać długi czas, ale w końcu nam obrzydnie. Tyle, żeby nie było zbyt późno. I Samson wyjawił prawdę. Wiecie, to było dziwne, przecież on za każdym razem widział, co się dzieje. Widział, że Filistyni są na czatach. Widział, że to nie przelewki. Ale wiedział, że ma moc. Tylko, że zaczął polegać na sobie. A nie na tym, kto mu tą moc dał. I stało się. Wiecie, strasznie smutne jest napisane. W tym nowym przekładzie pisze tak, że kiedy się obudził,
kiedy już za trzecim razem obcięto mu włosy, kiedy stało się to, co najgorsze, powiedział tak: wyjdę z tego jak za każdym razem. Wiecie, on miał świadomość, że jest za daleko, że już jest na krawędzi, ale cofnę się, uda mi się. Ale tym razem już nie, bo nie wiedział, że Pan go opuścił. Nie wiedział, że Pan go opuścił. Moi drodzy, musimy uważać na swoje życie, żeby w takim poczuciu takiego bezpieczeństwa, w poczuciu takiego, że sam do sobie dam rady, w poczuciu takiej niezależności od Boga. Tego tak nikt nie powie, tego tak nikt nie nazwie. Nikt nie powie, ja jestem niezależny od Boga. Nikt nie powie, dam sobie rady. Ale czyny o tym świadczą. Ale nasza relacja z Bogiem o tym świadczy. Na ile Go potrzebujemy, na ile stoimy przed Nim, na ile Go wołamy, na ile Go potrzebujemy. Tego nie powiemy, ale tak to wygląda, że potrzebujemy Jego tak bardzo. Więc jeśli o tym zapomnimy, to możemy pójść jak Samson. Niechże Bóg nas od tego uchroni. Gdzie podobnie jest też i z życiem Salomona, już o tym nie wspominam, bo w niedzielę była o tym mowa. On dobrze wiedział, co ma czynić, tylko czynił odwrotnie. A więc uważajmy na to. Moi drodzy, przechodząc dalej, raz jeszcze chcę powiedzieć, że ubogi w duchu to człowiek całkowicie, całkowicie uzależniony od Boga, nie polegający na sobie, nie polegający na swoich zdolnościach. Kochani, przykład Pana Jezusa. Boży Syn. Boży Syn na tej ziemi. A wiecie, co mówi? Nie mogę sam z siebie nic uczynić. To mówi Jezus. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Tylko to, co widzę u Ojca. Jezus, Boży Syn, tak bardzo zależny od Ojca. Ale zobaczcie, co za tym idzie. To nie jest puste słowo, które powiedział, nie mogę nic sam od siebie uczynić. Ale za tym coś idzie. Za tym idą noce spędzane na modlitwie. Za tym idzie czas, kiedy on odbiera od Ojca jego wolę. To nie jest tak po prostu powiedziane i nic. To jest spójne. Nie mogę sam uczynić nic, ale stoję przed Panem. Jestem z Nim. Odbieram Jego wolę. Odbieram Jego prowadzenie. Moi drodzy, ubogi w duchu to ktoś, kto wie, że tak bardzo Boga potrzebuje, wciąż głodny, wciąż głodny, wciąż głodny Jego obecności, wciąż chce powiedzieć więcej, chce, wciąż powie więcej, więcej Twojej obecności, spragniony pełni Jego ducha, spragniony pełni Jego obecności. To jest ktoś, kto jest ubogi w duchu. Moi drodzy, jeśli nie jesteśmy świadomi, że czegoś potrzebujemy, to nawet o to nie prosimy. I myślę, że czasem trzeba spojrzeć w siebie. Tak jak uczynił to kiedyś syn marnotrawny. Spojrzał w siebie. I Bóg mu pozwolił zobaczyć, jaki jest stan. I zrobił, co trzeba było zrobić. I moi drodzy, i myślę, że ten dzisiejszy wieczór też temu służy. Abyśmy spojrzeli w siebie. Na ile jesteśmy zależni od Pana. Na ile Go słuchamy. Na ile oczekujemy od Niego pomocy. Kiedyś apostoł Paweł powiedział tak. Kiedy jestem słaby, dokończcie, wtedy jestem mocny. Odwracając, wtedy jestem mocny, kiedy wiem, że jestem słaby. Tak bym to mógł odpowiedzieć, prawda? Wtedy jestem mocny, wtedy mnie Bóg może użyć, kiedy wiem, że jestem słaby. A inne miejsce mówi, pełnia mej mocy, Bóg mówi, pełnia mej mocy, okazuje się w słabości. Słabości to znaczy ta niezdolność do własnej zdolności, by robić coś. Raczej mówię, Panie, masz moje ręce. Panie, masz moje usta. Masz moje nogi. To Ty rób. Czy kiedyś uczniowie powiedzieli, Panie, przydaj nam wiary. Pamiętacie? Bo sytuacja ich przerosła. Bo po prostu nie wiedzieli, co mają zrobić. Czuli się bezradni. A przecież nie tak dawno uzdrawiali, nie tak dawno demony wyganiali, tacy się czuli mocni, ale teraz przyszła sytuacja, gdzie byli bezradni. Ale dobrze zrobili. Panie, u Ciebie szukamy mocy.
Moi drodzy, myślę, że to tyle wystarczy na uświadomienie nam, że potrzebujemy Jego mocy, że potrzebujemy Jego działania, że jesteśmy bezradni bez Niego, że powinniśmy się czuć ubodzy w duchu, albo jak ten nowszy przykład mówi, świadomi swej nędzy. Ale teraz pytanie jeszcze na zakończenie, jak? Jak to osiągnąć? Co mamy zrobić? Po pierwsze, kochani, to, co już powiedziałem przed chwilką, świadomość, wejrzeć w siebie. To jest pierwszy krok. Ale wiecie, drugi krok jest strasznie prosty. Stanąć w Jego obecności. Stanąć w obecności Boga. Stanąć w Jego obecności. Wiecie, nie było jeszcze nikogo, kto stanął w Jego obecności i nie zobaczył siebie. Jeszcze nie było nikogo, kto stanął przed Bogiem, kto stanął w obecności, w Jego chwale i nadal uważał, że nic nie potrzebuje. Nie było jeszcze nikogo takiego. Wystarczy stanąć w Jego obecności, a Jego światło nam pokaże. Wystarczy, że zobaczymy choćby na postać Mojżesza. Jest ich wiele więcej. Wiecie, kiedy już nie wspominam o gorącym krzaku, choć też, ale sytuacja opisana w 34 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg się mu objawił, posłuchajcie jego reakcji. I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, słuchajcie co, Panie, Panie, Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zobaczcie, o czym on tu mówi. Tu praktycznie każdy ten zwrot mówi o tym samym. Mówi, Boże, jesteś miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. To kim się czuł? To co potrzebował? Że skoro tylko te cechy on tu wymienia. Panie, mogę to rozszerzyć. Panie, jestem nędzny, ale Ty jesteś bogaty w łaskę. Ja jestem godzien pożałowania, ale Ty jesteś bogaty w miłosierdzie. Moi drodzy, tak to rozumiem. Zresztą dalej też tu pisze jego reakcję fizyczną. Pochylił się Mojżesz śpiesznie, aż do ziemi złożył mu pokłon. Wyobrażam sobie, kiedy on miał spotkanie z Bogiem, nie widzę tutaj, żeby on gdzieś czuł się taki samowystarczalny. To był moment, kiedy on już miał jakieś doświadczenie. To był moment, kiedy on już wiele przeszedł. Ale kiedy stanął przed Bogiem, nie ma nic. Nie ma nic, co bym mógł powiedzieć, mam coś dobrego. Pamiętacie Izajasza? 6 rozdział Izajasza. Kiedy Pan Bóg objawił się Izajaszowi. Przecież to był prorok Boży. To był ktoś, kto był Bożymi ustami. Ale kiedy Bóg mu się objawił, to zakrzyknął, nędzny ja człowiek. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Kochani, kiedy zobaczył Pana, nie cwaniacze. Kiedy zobaczył Pana, nie szuka nic na swoje usprawiedliwienie, tylko krzyczy biada mi. Apostoł Jan już przeskakuje inne postacie. Apostoł Jan na wyspie Patmos. Kiedy zobaczył Pana, co robi? Pada do Jego nóg, jak nieżywy. Wiecie, jak to jest? Jak nieżywy? Bezsilny. Bezsilny. Kochani, jeśli ktoś stoi w obecności Pana i nie czuje duchowego ubóstwa, to chyba nie wie, o czym mówi. Nie ma takiej opcji. A więc chciałbym zachęcić każdego z nas, bo to błogosławieństwo, bo to przesłanie jest wstępem do wszystkiego. Nie pójdziemy dalej, jeśli nie będziemy świadomi tego, jak bardzo go potrzebujemy. Więc jeśli nie mamy wystarczająco tej świadomości, to stańmy przed Panem. Stańmy w Jego obecności. Stańmy w Jego chwale. Ale stójmy tam. Wiecie, bo to jest tak, że możemy coś przeżyć, a za 2 dni zapomnieć. Niech to jest nasz styl. Niech to jest nasza
codzienność. Błogosławiony ubogi w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Warunek. Ale zauważcie, to tak jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, to tylko ich, to tylko do nich należy Królestwo Niebios. Dla kogoś, kto nie będzie ubogi w duchu, kto nie będzie świadom tego, kim jest, a kim ja jestem, dla nich nie będzie miejsca w Królestwie Niebios. Kochani, to tyle, jeśli chodzi o pierwsze błogosławieństwo. Chciałbym, abyśmy tym żyli, abyśmy mieli świadomość tego, kim jesteśmy, kim jest nasz Pan i jak bardzo, bardzo Go potrzebujemy na każdy dzień. Za tydzień przechodzimy dalej i myślę, że choć ono tak smutnie brzmi, to następne błogosławieństwo to ma niezwykłe treści. Jest bardzo praktyczne, ale to już za tydzień. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.